Witajcie, kochane dziewczyny, w ten sobotni, piękny, letni poranek. Kończy się lato, ale nadal jest pięknie i zapraszam Was na naszą modlitwę sobotnią, ale nie tylko sobotnią, modlitwę kobiet. Dziękuję Wam za to, że jesteście razem ze mną. Dziękuję Wam za to, że dajecie łapki w górę, jeżeli film Wam się podoba. Dziękuję Wam za ostatnie komentarze. Zapraszam do tego, żeby ponawiać, powielać, przesyłać dalej. Myślę, że mówimy tutaj o ważnych rzeczach i na pewno ważna jest nasza wspólna modlitwa dla nas przede wszystkim. Dlatego zapraszam do wspólnego rozważania Słowa Bożego. Nie wiem, czy Wy też tak macie, że czasami czytamy jakiś jeden fragment ileś razy i nie dociera do nas, a któryś raz z kolei przeczytamy i nagle doznajemy takiego objawienia, olśnienia ponadnaturalnego, zrozumienia tego właśnie fragmentu. Tak samo było ze mną ostatnio. Czytałam fragment z Ewangelii Marka. Zachęcam Was do tego, żebyście otworzyły też swoje Biblię razem ze mną. 11 rozdział od 20 do 26 wersu. Przechodząc rano, zobaczyli, że figowiec usechł od korzeni. Piotr przypomniał go sobie wtedy i powiedział do Jezusa: Nauczycielu, spójrz, figowiec, który przekląłeś, usechł. W odpowiedzi Jezus skierował do niego słowa: Miejcie wiarę w Boga. Zapewniam was, ktokolwiek powiedziałby tej górze: podnieś się i rzuć do morza, i nie wahałby się w swoim sercu, lecz wierzył, że na pewno stanie się to, co mówi, spełni mu się. Dlatego mówię wam, wierzcie, że otrzymaliście już to wszystko, co się modlicie i prosicie, a spełni się wam. A gdy stoicie i modlicie się, przebaczajcie, jeśli macie coś przeciwko komuś, aby i wasz Ojciec, który jest w niebie, przebaczył wam wasze wykroczenie. Bo jeśli wy nie odpuścicie, i Ojciec wasz, który jest w niebie, nie odpuści waszych wykroczeń. Sytuacja poranna, kiedy Jezus idzie razem z apostołami i apostołowie Piotr widzi drzewo figowe, które uschło od korzeni. Wtedy przypomina sobie, że poprzedniego dnia Jezus usechł to drzewo i mówi o tym Jezusowi. I na to Jezus odpowiada mu właśnie w taki sposób zupełnie niezwykły. Mówi, że ktokolwiek powiedziałby tej górze: podnieś się i rzuć do morza, i nie wahałby się, lecz wierzył, że na pewno stanie się to, co mówi, spełni mu się. I zacząłem się nad tym zastanawiać. Mówię: Boże, dlaczego Jezus powiedział o górze? Tak, przecież tak naprawdę, patrząc naszymi zmysłami, naszymi oczami, nie zobaczymy góry, która przesuwa się i rzuca się w morze. Choćbyśmy się nie wiadomo jak modliły, choćbyśmy się nie wiadomo jak starały, walczyły, to jednak jeszcze nikomu nie udało się przesunąć góry tak, żeby rzuciła się w morze. A jednak Jezus mówi tutaj o czymś takim, tak, że jeżeli ktoś będzie miał pewność w sercu i powie do tej góry, że ma się przesunąć, to tak się stanie. Oczywiście tutaj wielu z nas interpretuje ten fragment, interpretuje góry jako jakiś problem, który mamy do rozwiązania, który jest dla nas wielki, który jest dla nas nie do przeskoczenia, ogromny jak góra, i wtedy, jeżeli mamy wiarę, to ten problem za pomocą właśnie wiary w Jezusa zaczyna się rozwiązywać. Oczywiście ja tutaj nie przeczę, że to jest dobra interpretacja, jak najbardziej, ale ja zobaczyłam tutaj coś innego. Zobaczyłam, że Jezus, rozmawiając z apostołami, pokazał im dwa rodzaje wiary. Dwa rodzaje wiary. Pierwsza wiara oparta na tym, co cielesne, czyli na naszych zmysłach, na tym, co widzimy, na tym, co czujemy, co smakujemy, co słyszymy. Łatwo nam uwierzyć, jeżeli coś zobaczymy, łatwo nam uwierzyć w coś, jeżeli już coś widziałyśmy. Tak samo apostołowie, może byli zdziwieni, ale uwierzyli w to, że drzewo figowe uschło, gdy Jezus je przeklął, bo zobaczyli to na własne oczy. Zobaczyli uschnięte drzewo figowe i po prostu zaakceptowali to. Może byli trochę zdziwieni, ale zaakceptowali to. No tak, Jezus przeklął i drzewo uschło.
łatwo nam uwierzyć w to, że Bóg uzdrowi nasz ból głowy, ból żołądka, czy nawet ból kręgosłupa, że pobłogosławi nam pracę, bo tego już doświadczałyśmy. Ta wiara nasza opiera się na naszych zmysłach, jest to nasza wiara cielesna, czyli wiara konkretnie moja, tak? Wiara Reginy, wiara Basi, wiara Gosi, wiara Zosi, wiara Tatka i tak dalej, ale tutaj w tym fragmencie zobaczyłam, że Jezus mówi o czymś innym. Jezus mówi o innej wierze, mówi o czymś głębszym, dlatego mówi o fragmencie, mówi, podaje przykład góry, podaje przykład rzeczy, zjawiska, które jest niemożliwe do wykonania naszymi ludzkimi zmysłami. My nawet nie potrafimy sobie wyobrazić tego, że przesuwa się Góra Śnieżka i nagle topi się w morzu, czy jakiś Kasprowy Wierch, Rys, jakakolwiek góra. Nie potrafimy sobie tego wyobrazić. A jednak Jezus mówi, że jeżeli powiemy tej górze, będziemy miały wiarę w Boga, powiemy tej górze, to ona się przesunie. Więc mówi o czymś, co jest możliwe, o czymś ponadnaturalnym, o czymś, co nas totalnie przerasta, co tak naprawdę jest niemożliwe do ogarnięcia i do zrobienia, do zobaczenia naszymi ludzkimi zmysłami. Mówi o innej wierze, mówi o wierze Boga. Wiecie, niektóre fragmenty nie podają tego przyimka W. Ten przyimek W, w imieńcie wiary w Boga, jest ujęty w nawias. I tłumaczenie tego fragmentu brzmi, miejcie wiarę, która pochodzi od Boga. Taką wiarę, która pochodzi od Boga, ma każdy z nas. Gdy narodziłyśmy się na nowo, nasz duch został całkowicie przemieniony. Całkowicie przemieniony. W naszym duchu mieszka obecnie Duch Święty, który ma tę samą moc, która wskrzesiła Jezusa Chrystusa z martwych. Słowo Boże mówi, że to stare minęło, a oto wszystko stało się nowe. W drugim liście do Koryntian, w 5 rozdziale 17-18 czytamy: tak więc, jeśli ktoś jest w Jezusie, w Chrystusie, nowym jest stworzeniem. Stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe. A wszystko to jest z Boga, który nas pojednał z sobą przez Chrystusa. Gdy rodzimy się na nowo, gdy oddajemy swoje życie Jezusowi, gdy przyjmujemy Go w naszym sercu jako swojego Pana i Zbawiciela, to w naszym duchu następuje transakcja wymienna i nasz duch zostaje napełniony przez Ducha Świętego, tego samego Ducha, który sprawił, że Jezus Chrystus powstał z martwych, tego samego Ducha, który ma potężną moc, który ma wiarę, która pochodzi od samego Boga, który ma pokój, który pochodzi od samego Boga, który ma radość, która pochodzi od samego Boga. Nie widzimy tej zmiany w ciele ani w naszej duszy, tak? Rodząc się na nowo dla Jezusa, pozostajemy dalej w tym samym ciele. Nasze emocje się pomału zmieniają, ale również bardzo często musimy walczyć z naszymi jakimiś złymi myślami, z naszymi smutnymi myślami itd., itd., ale nasz duch zostaje całkowicie przemieniony. I tutaj, w tym fragmencie, właśnie o górze, Jezus mówi o tym, że w naszym duchu jest wiara, która pochodzi od samego Boga. W naszym duchu mamy wiarę tak potężną, jaką potężną wiarę ma sam Bóg. Dlatego możemy nawet powiedzieć do góry, żeby rzuciła się w morze. Jeżeli w to nie zwątpimy, to nam się spełni. Wiecie, dla mnie to było niesamowicie uwalniające. Ten kolejny fragment, który jest dalej. Dlatego mówię wam, wierzcie, że otrzymaliście już to wszystko, to się modlicie i prosicie, a spełni się wam. Wiecie, modliłam się słowami wiary, że dziękowałam za to, co już się dokonało, chociaż tego jeszcze nie widziałam. Na przykład dziękowałam za, nie wiem, zdrowie, chociaż tego jeszcze nie widziałam. Dziękowałam za to, że już nie czuję bólu, chociaż czułam ból. Mówiłam to jakby słowami wiary, bo słyszałam, że tak trzeba, ale kompletnie tego nie czułam, nie rozumiałam. I nawet w swoich myślach miałam coś takiego, czy ja przed kim się nie okłamuję. Czuję ból, a już dziękuję za to, że że Bóg mnie uzdrowił. Ale teraz dopiero Duch Święty objawił mi, że to już się dokonało, że uzdrowienie dokonało się na krzyżu 2000 lat temu. Dlatego Słowo Boże mówi, że Jezus poniósł na krzyż wszystkie nasze choroby i słabości. To już się dokonało. Jeżeli prosimy, jeżeli ogłaszamy, to
spełnienie tego już mamy, bo tak mówi nam Słowo Boże, a Słowo Boże jest prawdą, a Bóg jest dobry i Jego wolą nie jest żadna nasza choroba. To tylko my w naszym myśleniu czasami bardzo, najczęściej bardzo ograniczamy Boga i patrzymy przez Boga, przez pryzmat naszej cielesności, naszych zmysłów. Tak bardzo ograniczamy Boga, że patrzymy na Niego przez pryzmat naszej cielesnej wiary, czyli tego, co widzimy, tego, co czujemy, tego, co słyszymy, co smakujemy, tak? I dlatego często w naszych oczach Bóg jest ograniczony. Skoro w naszym duchu jest wiara, która ma taką potężną moc, to dlaczego nie widzimy efektów naszych modlitw? Otóż dlatego, że nasz umysł jest nieprzemieniony i tak naprawdę trudno nam to przyjąć, trudno nam w to uwierzyć. Dlatego Słowo Boże też zachęca nas do tego, żebyśmy się przemieniały przez odnawianie umysłu. Przemieniały nasze myśli na Boże myśli. W jaki sposób to zrobić? No na pewno nie wtedy, gdy będziemy słuchały wiadomości, radia, telewizji, książek, czytały różne książki nieboże czy niewłaściwe czasopisma, ale właśnie wtedy, gdy będziemy przemieniały swój umysł przez Boże Słowo. To Słowo Boże przemienia nasz umysł. Bo słowa Boga są duchem i życiem. I tak naprawdę, jeżeli będziemy przesiąknięte Bożym Słowem, to dopiero to Słowo sprawi, że nasza wiara będzie wiarą Boga, że będziemy uwalniały z naszego ducha wiarę Boga. Wiara w rzeczy, które się fizycznie jeszcze nie dokonały, ale które już w świecie duchowym dokonały się dawno. I zachęcam Was dzisiaj do tego, żeby właśnie taką wiarę z naszego ducha uwalniać, żeby odnawiać swój umysł poprzez Boże Słowo, żeby odnawiać swój umysł poprzez modlitwę na językach. Sama zaczęłam coś takiego małymi krokami prowadzić swoje życie, żeby codziennie 15 minut modlić się na językach, mając otwarte Boże Słowo i żeby właśnie to Boże Słowo we mnie mieszkało, żeby to Boże Słowo mnie przemieniało. Nie wiem, w jakiej sytuacji teraz jesteś. Być może usłyszałaś diagnozę, która cię sparaliżowała. Zostaw tę diagnozę i zacznij z całą mocą ogłaszać Boże Słowo. Nie mów o chorobie, ale mów o tym, jak Bóg jest potężny. Do upadłego niech ty, osoba, która jest najbliżej ciebie, ogłasza, że w jego ranach jest nasze zdrowie, że jego sińcami zostaliśmy uzdrowieni. Te słowa ogłaszaj nad sobą. One naprawdę mają potężną moc i w ten sposób również twój duch się odnawia. Zapraszam was teraz do wspólnej modlitwy. Duchu Święty, ja dziękuję Ci za to, że Ty mieszkasz we mnie. Ja dziękuję Ci, mój tatusiu, za to, że Ty przemieniłeś mojego ducha i za to, że Ty wlałeś mojego ducha, Ducha Świętego, który ma potężną moc i za to, że to jest coś niezwykłego, że mogę powiedzieć, że już nie ja żyję, ale żyje we mnie Chrystus, bo On rzeczywiście we mnie żyje, Panie. Ale ja teraz wołam do Ciebie w swoim imieniu, w imieniu każdej dziewczyny, która modli się ze mną, o to, żebyś nas nauczył uwalniać właśnie te potężne moc, która w nas jest i nauczył uwalniać te wszystkie zasoby, które w nas włożyłeś, uwalniać błogosławieństwo, uwalniać potężną wiarę w to, że dokonały się już rzeczy, których jeszcze nie widzimy, uwalniać radość, uwalniać pokój, uwalniać przychylność, uwalniać całe błogosławieństwo poprzez odnawianie naszego umysłu. Duchu Święty, naucz nas odnawiać umysł. Spraw, żebyśmy się przejęły tą prawdą, którą objawiasz w Słowie Bożym, żebyśmy rzeczywiście przede wszystkim karmiły się Bożym Słowem, żeby to Słowo w nas mieszkało, żeby to Słowo ożywiało nas, żeby to Słowo sprawiało, że z naszego ducha będzie przepływać ta cała moc, która będzie przemieniała właśnie nasze myśli, która będzie przemieniała nasze pragnienia, która będzie przemieniała, umacniała naszą wiarę, która będzie sprawiała, że będziemy dokonywać, że Ty będziesz przez nas dokonywał rzeczy niesamowitych, niezwykłych, które są niepojęte, których nie jesteśmy w stanie ogarnąć naszymi zmysłami. I ta moc będzie również przemieniała nasze ciała, które będą stawały się na Twój obraz i na Twoje podobieństwo. Boże, ja to wszystko teraz ogłaszam, ja to uwalniam, ja wołam do Ciebie, żebyś nas uzdatnił do tego, żebyś nam pomógł wytrwać przy odnawianiu
naszego umysłu, Boże. Ja dziękuję Ci za to wszystko, co złożyłeś w każdą z nas, Boże. To jest niezwykłe, to jest po prostu coś niesamowitego dla mnie. Dziękuję Ci, Panie, że Ty ciągle odkrywasz przed nami nowe rzeczy w Słowie Bożym. Chwała Ci, Panie, chwała Ci, Wszechmogący, Święty Boże. Bądź wywyższony, bądź błogosławiony, bądź uwielbiony. Cieszę się, Panie, z tego, że jesteś blisko mnie. Cieszę się, Panie, z mocy, która wypływa z Twojego Ducha. Chwała Ci, chwała Ci, chwała Ci, chwała Ci. Tobie cześć i chwała na wieki. Ja się o to modlę przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Amen. Dziewczyny, do dzieła. Nie traćmy czasu na bzdury, ale łapmy Słowo Boże i odnawiajmy nasz umysł, aż będziemy wołać i góry będą się przesuwać. Życzę Wam wspaniałej soboty i wspaniałych kolejnych dni. Błogosławię Wam. Wszystkiego dobrego. Z Panem Bogiem. Pa, pa.